Nikolaj, jak już był w brzuchu, to kopał. No stop. Pierwsze kroki postawił, jak miał 9 miesięcy. I pierwsza rzecz, co zrobił, to kopnął piłkę. Lui era una cosa innata, non gliela insegnata nessuno. Lo conosciamo già da bambino e già da bambino faceva la differenza. Lui andava a scuola col pallone con le braccia. Io la prima impressione che ci ho avuto è stata Iniesta. Era bravo, bravissimo. Lui faceva degli esercizi che magari qualcun altro ci metteva 3 mesi, 4 mesi per capirlo. Ja go tak widzę w naszej reprezentacji, nie tylko jako lewego wahadłowego, ale też skrzydłowego. Zaleski è stato un po' il capolavoro di Mourinho, perché nessuno pensava che potesse giocare in quel ruolo. La Roma ha una sua storia di ragazzi portati dalle giovanili in prima squadra, che fa sì che questi ragazzi preferiscano rimanere alla Roma che andare fuori. Przyjechałem pod Rzym, do przepięknej miejscowości Poli, liczącej nieco ponad 2000 mieszkańców, by lepiej poznać historię Nikoli Zalewskiego. Nie ma co pitolić. Andiamo. W tamtym momencie nie było innego wyjścia. Albo do wojska na 2-3 lata, albo inna możliwość. On wyjechał we wrześniu w 89, a ja w lipcu 90 roku z Warszawy. I była do Wiednia i w Wiedniu była przesiadka do Rzymu. Był bardzo odważny. On chwilę i rozmawiał po włosku, nawet jak popełniał błędy, ale rozmawiał po włosku. My znaliśmy się od dziecka. W tej miejscowości, w której mieszkał mąż, mieszkał też mój brat cioteczny. Byłe województwo łomżyńskie. Łomżyńskie Śniadowo. Mył szyby na oświetleniach, szyby samochodowe. I na początku tak było. W polu pracował i różnie. Później zaczął pracować z kolegami tutaj z Poli. Jako płytkarz. I tak się zaczęła nasza wędrówka, znaczy nasz pobyt w Poli. Vedi quello che ti ho detto, eccolo. Bravo, Gino, chi si fa vedendo? Ancora vicino, ancora vicino. Io penso molto bene dei polacchi e poi la famiglia Zaleski, che ricordo bene con molta nostalgia il padre Cristofori. Lui è molto, è una brava famiglia, lui era molto umano, moltissimo. Lui era di famiglia, anche quando lui faceva muratore, faceva un po' di tutto per mandare avanti la famiglia. Lui era un grande. Stimo molto i polacchi, come gli ho detto dentro, ho lavorato in un albergo e tanti amici e cameriere polacche sono bravissimi, ho confrontato con altre persone di altre nazioni, loro sono... è un'altra classe. Il padre era un personaggio, il padre era severo, severo al punto giusto, severo che insegnava l'educazione sia a Nicola che alla sorella Jessica, comunque avevano delle regole che le faceva rispettare, era una persona umile, anche lui il lavoratore, ha dato tanto per la famiglia e ha seguito tanto Nicola, ha fatto tanti sacrifici per Nicola, dalle giovanili del Poli, portandolo poi a Zaccarolo e addirittura poi dopo quando è stato preso dalla Roma a Trigoria. Vieni qua, dammi a fare. Nicola jak już był w brzuchu to kopał. Non stop. Pierwsze kroki postawił, jak miał 9 miesięcy i pierwsza rzecz, co zrobił, to kopnął piłkę. Tylko miał chwilę czasu, to piłka. Szkoła, rano szkoła, po południu, no obiad i pierwsza rzecz, odrabianie lekcji. Ale to już było coś okropnego, bo mieszkaliśmy tutaj i boisko tutaj. I on już widział chłopców na boisku. Mogę? Mama, mogę. Dokąd ostatni piłkarz nie zszedł z boiska, to Nikola nie wracał do domu. Z Nikolą, jak był mały, ja przede wszystkim rozmawiałam po polsku. Quel ragazzo ha qualità, certo, si vedeva già dall'inizio, già da quando facevano le partite, che la squadra avversaria si lamentava perché Nicola smarcava tutti e segnava. E faceva 7-8 gol, 10 gol a partita e già da lì si vedeva la differenza di Nicola. Lo ricordo benissimo all'età di 12 anni fa, quando lui c'aveva 6 anni e io stavo qui con la vecchia società, la DS Poli.
non Spezia Poli, a DS Poli, che poi ha cambiato nome. Lui abitava qui alle mie spalle, a 50 metri, e vedevo sempre questo ragazzino che veniva giù, che era un bambolotto, era talmente piccolo, veniva a allenarsi, voleva sempre giocare a mezzo al campo, e io più delle volte lo mandavo via perché era piccolino, e la mamma da solo chiamava: Nicola, vieni su Nicola, però era più le volte che lo facevo giocare magari, e allora già lui aveva un grande tiro, si vedeva che era un bambino preparato. Poli ha un, diciamo, siamo 2500 abitanti, è un paese piccolino, quindi siamo 2500 anime che ci conosciamo tutte quante, quindi è, diciamo, Nicola è uno di casa, è uno di famiglia. To było syna marzenie, to było Nikoli marzenie. I ojciec do tego stopnia popierał syna, bo widział, że on jest zakochany w piłce, że zostawił pracę. Bo mój mąż miał własną firmę budowlaną później. Poświęcił się dla syna. Dowoził go z Poli do Rzymu codziennie. Na wyjazdy, na mecze, bo on nie był niepełnoletni. Także wszędzie z nim był. Ja pracowałam, po prostu no, radziliśmy sobie. Jeszcze miał własną firmę, to wspólnie. Ja dowoziłam syna w pewne miejsce. Umawialiśmy się na przykład przy wjeździe na autostradę. Ja dowoziłam z Poli jego tam, a jego tam odbierał. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu i mąż zdecydował, że zostawi wszystko, poświęcił się dla Nikoli. Pierwsze miesiące Nikola chodził do szkoły, tam też, tak, do średniej szkoły. Także pierwsze miesiące próbowali dojeżdżać z ojcem, ale nie było takiej opcji, dlatego że rano szkoła, o godzinie 7 rano musiał być już w Rzymie i po południu trening, także wyjeżdżali godzina 6 rano, pół do 6 i wracali. Bywało także i o 10 wieczorem. I później wynajmowali mieszkanie na Trigori. 5 lat tam mieszkali, do Poli wracali tylko na weekend. Come l'ho visto io, l'hanno visto tutti. Cioè, Nicola era un talento. Come toccava la palla, come si muoveva. Dai, si vedeva. Insomma, non c'era bisogno di Stefano Palmieri per capire che era un talento. La parte tecnica lui ce l'aveva di suo. Non gliel'ha insegnata nessuno. Cioè, lui ce l'aveva da quando era bambino e io quando lo vedo giocare rivedo Nicola Zaleschi di quando stava a Poli. L'ho visto Bruno Conti, Bruno ama questo tipo di calciatore, perché lui era così, insomma. Cioè, io mi ricordo quando lui è venuto la prima volta alla Roma, io già giocavo in primavera, eravamo stati campioni d'Italia e l'anno dopo venne Bruno Conti. E quando lo vedemmo la prima volta dicevo: ma chi è questo? Perché era uno scricchiolo, sembrava uno zingaro. Però ci è bastato il primo allenamento, la prima partitella. Bruno Conti era uno dei nostri. E la stessa cosa è stata per Nicola. Cioè, Nicola quando è arrivato a Trigoria era veramente minuscolo. Lui è venuto immediatamente a Trigoria e immediatamente l'hanno fatto allenare con i ragazzi. Il talento, quando è piccolo, non deve essere ingabbiato. Cioè, deve giocare al servizio della squadra, ma deve essere lasciato libero di esprimere le sue qualità. Nicola è stato fortunato che è capitato alla Roma e la Roma gli ha dato questa possibilità. Lo ha aspettato, la sua crescita fisica, perché il problema suo era soltanto fisico, che era piccolo e che soffriva contro bambini più grandi di lui. Comunque, quando affronti i ragazzi più grandi, sembri anche scarso, dici: oddio, non è più capace. Bruno Conti è stato bravo, eh? È stato bravo perché a papà l'ha messo in condizioni di lavorare, di avere un'indipendenza economica. E questo l'ha aiutato in maniera importante. Cioè, la Roma gli è stata vicino a Nicola. È entrato in un ruolo che non è il suo. Però gioca bene. Però gioca bene. E questo avvalora le sue, come posso dire, oltre che essere, si è dimostrato che oltre essere un giocatore tecnicamente forte e anche mentalmente forte, e questo nel calcio forse è una delle cose fondamentali, essere forti, come ti posso dire, capire le situazioni, sfruttarle, e lui fino adesso adattarsi, certo, e Nicola fino adesso le sta sfruttando bene. Sono contento perché se lo merita lui e se lo merita la sua famiglia. Io
jestem współwłaścicielem, członkiem, jednym z 1000 członków klubu tenisowego, jednego z takiego z najładniejszych chyba w Europie, Tichy Parioli. I u nas był taki młody chłopak, 12-letni, bardzo dobrze zapamięty się tenisista, który także grał w piłkę nożną. Nazywa się Flavio Coboli. No ja zawsze miał dylemat, co wybrać, czy tenis, czy piłkę. A w związku z tym, że jego ojciec i moja córka, najstarsza, razem grali w tenisa, kiedy byli młodzi i są do dzisiaj rodziny, są wielkimi przyjaciółmi. Flavio zawsze, kiedy mi widział, mówi tak, Zibi, wiesz, że ja jak gram w piłkę, tam u nas jest taki mój przyjaciel, znajomy, Nikola Zalewski, on jest Polakiem, ale on jest świetny. No i tak wiesz, raz mi powiedział, drugi raz mi powiedział, trzeci powiedział, czwarty mi powiedział. No to jak gdzieś tak było, on miał 14-15 lat, a są rówieśnikami, no to poszedłem na Trigorię spotkać się z Bruno Conti i zadzwoniłem. Trochęśmy porozmawiali na ten temat i mówię, tak, no rzeczywiście, jest u nas taki Zalewski, bardzo fajny, ciekawy, bardzo dobry technicznie i tak dalej, i tak dalej. I Bruno nawet nie był do końca przekonany, że on tam jest na 100% Polakiem, prawda? I obejrzałem sobie jakieś tam spotkanie, zadzwoniłem do ojca, świętej pamięci pana Krzysztofa. Się z nim spotkałem na kawie i się dowiedziałem, jakie oni mają w ogóle plan, jeżeli chodzi o syna, jeżeli by mu się kariera powiodła, bo w wieku 15 lat można mówić o jakimś prospekcie, o jakimś myśleniu o tym, że ktoś może w piłkę grać, a nie można zakładać, że ktoś będzie piłkarzem. No to zadzwoniłem do Dorny i mówię, Marcin, no jaki będzie jakiś pierwszy mecz reprezentacji U15, U16, czy coś się takiego gdzieś tam zdarzy, jeśli go obserwowali, to weź go powołaj. Nikola, odkąd pierwszy raz pojechał do Polski, under 15, i od tamtej pory powiedział, że on nigdy nie wie, to znaczy on zostaje, będzie grał dla reprezentacji Polski. Ostatnio jak był, mówi nawet powiem ci szczerze, nie chciało mi się wyjeżdżać. I Nikola nie ma obywatelstwa włoskiego. To najpiękniejszy dzień, jakiego można się doczekać, nie? Najwyższy poziom, jaki może być. Drużyna narodowa, 19 lat. L'ambiente dentro la chiesa era pienissima e tanta gente stava fuori che non poteva entrare, è venuto tutto lo staff della Roma, Mourinho, Pellegrini, Sharawi, quasi tutti i giocatori e anche il grande Boniek. Pamiętam moją pierwszą rozmowę z tatą Nikoli Zalewskiego, z panem Krzysztofem. No, rozmawialiśmy ponad półtorej godziny. Ja tak naprawdę tylko przytakiwałem, no bo tata Nikoli był bardzo rozgadanym człowiekiem. Ta pasja pana Krzysztofa do piłki była niezwykła. No, przede wszystkim to był wielki kibic Nikoli Zalewskiego. Podporządkował całe swoje życie dorosłe po to właśnie, żeby syn mógł spełniać swoje marzenie i myślę, że też poniekąd marzenie ojca. Tata Nikoli woził swojego syna do ośrodka treningowego Romy przez 5 lat codziennie po 60 km i on nie wracał, on czekał na swojego syna przed ośrodkiem treningowym w różnych, o różnych porach roku, prawda? Tata Nikoli wtedy kończył pracę, on pracował jako pracownik fizyczny gdzieś przy budowach. Iwanem, takim dużym samochodem dostawczym, woził swojego syna właśnie na treningi. Zimą nawet z tego wana nie wysiadał, no bo było zimno, a latem to, tak jak mówił, często się wstydził, ponieważ był no, umorusany jakimiś farbami bądź pyłem z budowy, więc naprawdę ogromne poświęcenie. Wiem też, że tata Nikoli jeździł za swoim synem praktycznie na każde mecze młodzieżówki, a to były naprawdę wyjazdy i do Rosji, i do Gruzji, i do Mołdawii, i do Holandii. Wszystko pokrywał z własnych pieniędzy. No, był naprawdę szalenie oddanym kibicem. E Mourinho sta facendo un ottimo lavoro. E Zalewski è stato un po' il capolavoro di Mourinho, perché nessuno pensava che potesse giocare in quel ruolo. E nessuno pensava che un ragazzo così giovane, che lo scorso anno aveva giocato una partita in campionato e una in Europa League, entrambe per pochi minuti, potesse giocare così tanto quest'anno. È stata una scelta coraggiosa del tecnico che lo ha difeso anche quell'unica partita, forse a Udine, in cui ha sofferto un po', lo ha messo in campo alla partita dopo,
gli ha dato la possibilità di sbagliare e il ragazzo lo sta ripagando molto bene sul campo. Il tocco di palla è la cosa che lo contraddistingue, la facilità con cui cambia la direzione, con cui calcia il pallone, lui batte i calci piazzati, batte i calci d'angolo. Sotto questo aspetto somiglia anche un po' a Lorenzo Pellegrini, al capitano, con cui peraltro sono amici, hanno lo stesso procuratore e Pellegrini lo protegge molto e hanno caratteristiche molto simili. Ieri dopo un'intervista Pellegrini ha detto che potrebbe giocare anche al posto suo, anche perché in tutto questo la cosa molto particolare di Zaleski è che lui ha sempre fatto il centrocampista offensivo, ha sempre fatto il numero 10, qualche volta l'esterno d'attacco, e nessuno si aspettava che potesse giocare come laterale sinistro in posizione così arretrata. Nie można dzieci zmuszać. To musi wyjść od niego. Jeżeli to je lubisz grać w piłkę, graj. Dokąd ci się podoba. Już nie znudzisz się, decydujesz ty. Nie można tak, że o, bo ten gra, to i ty musisz, to i mój syn musi.